www.ryszardścigała.pl na sprzedaż. Domena internetowa, na której można przeczytać blog prezydenta miasta, przejrzeć fotogalerię czy przeczytać newsy, jest własnością Jakuba Kwaśnego, radnego Rady Miasta Tarnowa, który kilka lat temu wykupił ją za 15 zł. Kupowałem domenę dla siebie, jakubkwasny.pl. Chciałem zobaczyć, czy domeny innych publicznych osób w Tarnowie są dostępne. Jakoś w pierwszej kolejności pomyślałem o pierwszym obywatelu naszego miasta, czyli panu prezydencie Ryszardzie Ścigale. Taka domena była wolna, więc kupiłem ją za 15 zł. Radny miasta użyczył strony prezydentowi Tarnowa, po czasie umowa wygasła. Jak podkreśla właściciel domeny, prawo pierwokupu ma prezydent, ale nie wie, czy będzie chciał skorzystać z jego oferty. Ja tą domenę panu prezydentowi użyczyłem na blisko 2 lata, stąd strona internetowa pana prezydenta. Umowa się akurat skończyła, więc domena mogłaby być na sprzedaż, choć dokładnie nie wiem, czy będę chciał ją sprzedać. Jak poinformowała rzecznik prezydenta miasta Tarnowa w artykule zamieszczonym w Gazecie Krakowskiej, prezydent Ryszard Ścigała ma kilka innych swoich internetowych adresów w domenie com.eu.com.pl, więc ofertą Kwaśnego zainteresowany nie jest. Być może za niedługo ta domena będzie przekierowywała na moją stronę. Można by rzec, że radny trzyma prezydenta w garści. Tę domenę trzymam w garści, ale nie prezydenta. Niebawem dowiemy się, czy prezydent skorzysta z oferty radnego Kwaśnego. Agata Siemińska, Tarnowska TV.